rząd Viktora Orbana zawarł ze stowarzyszeniem skupiającym banki porozumienie, na podstawie którego wiosną przyszłego roku wszystkie kredyty w obcych walutach zostaną przewalutowane na forinty. Każdy Węgier z takim kredytem dostanie list z symulacją skutków jego przewalutowania, zwrotu określonej sumy z tytułu zysków banku na wymianach waluty oraz propozycją zwrotu nadpłaty wynikającej z podwyżek oprocentowania przez banki. Okazało się, że w tak trudnych sprawach jak setki tysięcy kredytów walutowych na Węgrzech jest możliwy kompromis. Czyli rząd Węgier i banki umówiły się, że już więcej strat z tego tytułu banki ponosić nie będą, tylko po prostu zaoferują Węgrom stabilne, korzystne warunki spłaty kredytów, a rezerwy, które banki wcześniej zrobiły na ten cel, wystarczą na pokrycie tych strat. Na Węgrzech problem kredytów hipotecznych we frankach od lat jest nabrzmiały. Co piąty taki kredyt nie jest spłacany, a sama konstrukcja umów jest oparta na stałym oprocentowaniu, które banki, stosując różne triki, podnosiły. To prowadziło do rosnącej spirali zadłużenia tysięcy Węgrów z kredytami w obcych walutach. Oczywiście, że to zakończy spiralę zadłużenia, w tym sensie, że jeżeli przechodzimy na własną walutę, to nie mamy ryzyka kursowego. Mamy oczywiście ryzyko na przykład wzrostu stóp procentowych, no ale o tym wiemy. To jest, no o tym chyba już klient wie, że jak stopy rosną, to może być niestety nieco drożej. To, co zrobił Orbán na Węgrzech, jest pozbawienie banków możliwości zarabiania na tych kursach oraz spowodowanie, że klienci są bardziej świadomi tego, czym jest ryzyko walutowe, czyli akcja edukacyjna się udała. Część strat z tytułu kredytów walutowych wzięły na siebie banki. Operacja zamiany obcej waluty na forinty w kredytach nie będzie przymusowa, ale jeśli ktoś nie będzie chciał zmienić waluty kredytu na rodzimą, będzie musiał napisać specjalne oświadczenie do banku. Przede wszystkim, a co jest najważniejsze dla banków, to również dla kredytobiorców, to nie jest to kurs z dnia, w którym brali oni te kredyty, tylko kurs z początków listopada. W związku z tym kurs dużo wyższy i dlatego też banki niespecjalnie protestują, bo to właściwie im wszystko jedno w tym momencie. Bankowcy odetchnęli z ulgą. Mogli się spodziewać przegłosowania ustawy, która nakaże przewalutowanie po dużo mniej korzystnym kursie, bądź nawet delegalizację kredytów we frankach, czyli ich zamianę na wyrażone w forintach po kursie z dnia podpisania umowy kredytowej. Ten kurs, który dzisiaj, przynajmniej z informacji, które mamy, jest przyjęty, zarówno jeśli chodzi o frank, jak i euro, jest kursem relatywnie bardzo, bardzo wysokim. To jest znacznie więcej niż wtedy, kiedy klienci swoje kredyty brali, szczególnie jeśli było to przed rokiem 2008. Czyli klient, godząc się na zamianę tego kredytu, bierze na siebie w swoim rozumieniu bardzo dużą stratę. W zamian za to bankowcy bez szemrania wypłacą klientom rekompensaty wynikające ze spreadu walutowego i podwyżek oprocentowania kredytów. Banki potwierdziły, że chcą jak najszybciej rozliczyć się z klientami i zwrócić im nadpłacone pieniądze. W całej operacji będzie pomagał węgierski bank centralny, który zabezpieczy dla banków 9 miliardów euro, żeby nie musiały wymieniać walut bezpośrednio na rynku.